Słuchajcie, mam do was pytanie. Posłuchajcie uważnie. I spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. Czy Pan Bóg istnieje? Tak, bardzo dobrze. A skąd wiecie, że Pan Bóg istnieje? Tak, gdyby Pana Boga nie było, nie byłoby świata. I teraz poproszę mojego kolegę Jeremiego, żeby otworzył Biblię. Was starszych też poproszę, otwórzcie wasze Biblię na Psalmie 90 i wspólnie z Jeremiem będziemy czytać jeden werset, który tam jest szczególnie ważny. I w tym wersecie właśnie czytamy o tym, że Pan Bóg istnieje. Pan Bóg istniał od zawsze. Poczekamy, aż Jeremi poszuka i zaraz nam przeczyta. Proszę bardzo. Drugi. 90 psalm i drugi werset. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Tak, ten tekst mówi o tym, że zanim powstały góry, zanim Pan Bóg stworzył świat, to Pan Bóg już istniał. Ale chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj są też ludzie tacy, którzy nie wierzą w Pana Boga. I dzisiejsza historia będzie dotyczyła pewnego pana, który był aptekarzem. Kto z was wie, kto to jest aptekarz? Proszę, Jonasz. Tak, to jest taki ktoś, kto doradza, jaki lek trzeba zażyć. I ten aptekarz, słuchajcie, on nie wierzył w Pana Boga. On cały czas mówił, nie ma Pana Boga i Pan Bóg nie istnieje. I którejś nocy, kiedy pełnił nocny dyżur, bo jak wiecie, apteki też są czynne w nocy. A wiecie dlaczego? Na wypadek, gdyby ktoś się rozchorował i potrzebne byłoby bardzo pilnie lekarstwo. I którejś nocy, kiedy pan aptekarz siedział w swojej aptece i czekał, aż ktoś zapuka do drzwi i poprosi o lekarstwo, tak się stało. Nagle usłyszał takie delikatne pukanie w drzwi. Otworzył drzwi, a w drzwiach stała dziewczynka. Była bardzo smutna. W rączce trzymała receptę i mówiła, proszę pana, to jest recepta dla mojej mamy. Moja mama jest bardzo ciężko chora i posłała mnie po lekarstwo. Dobrze, poczekaj, zaraz przygotuję lekarstwo. Zabrał receptę ze sobą i poszedł przygotować lekarstwo. I wrócił z taką buteleczką, do której nalał lekarstwa. Dziewczynka podziękowała, zamknęła drzwi i szybko pobiegła ulicą do swojego domku. Pan aptekarz wrócił do miejsca, gdzie przygotowywał lekarstwo. Po raz drugi wziął do ręki receptę i bardzo się przeraził. Wiecie, co się stało? Pan aptekarz pomylił lekarstwa i mówi, ojejku, co ja teraz zrobię? Jeżeli ta ciężko mama, ta chora mama dziewczynki zażyje to lekarstwo, to może umrzeć. Kto mi może pomóc? A pamiętacie, on był człowiekiem, który uważał, że co? Że Pana Boga nie ma i Pan Bóg nie istnieje. Kto mi może pomóc? I mówi, no chyba tylko Bóg. I w tym momencie szybko uklęknął na kolana i zaczął prosić Pana Boga tak. Panie Boże, jeżeli istniejesz, to proszę, uratuj tą ciężką, chorą mamę i uratuj mnie. Jeszcze nie skończył się modlić i znowu usłyszał takie delikatne pukanie do drzwi. Otworzył drzwi, a w drzwiach kto stał? Stała dziewczynka. Jej twarz była cała zalana łzami i mówi, proszę pana, kiedy biegłam do domu, żeby przynieść mojej mamusi lekarstwo, potknęłam się i rozbiłam buteleczkę z tym lekarstwem. Pan aptekarz z całej siły przytulił mocno tą dziewczynkę i głośno się pomodlił. Panie Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj dałeś mi dowód na to, że istniejesz. I od tego dnia pan aptekarz uwierzył i zaczął wierzyć Panu Bogu. Pan Bóg jest, Pan Bóg istnieje, Pan Bóg nas widzi, Pan Bóg nas słyszy i Pan Bóg chce każdego dnia nam pomagać. Dziękuję wam.